Zatem witaj, strudzony wędrowcze. Jaki jest twój problem? Co cię tu sprowadza? A no tak, rozumiem. Czyli wstałeś jak co dzień rano i się okazało, że za oknem znajduje się jakiś dziwny facet z syreną zamiast głowy, a w miejscu z teoretycznie pustej ściany pojawiła się ogromna szczęka, ochoczo uśmiechająca się do ciebie. Ja najbardziej rozumiem twój problem, prawdopodobnie ostro wczoraj zach... A nie, czekaj. Prawdopodobnie czasoprzestrzeń ponownie zaczęła działać wbrew podstawowym zasadom naturalnego prawa ludzkiego, a ty obudziłeś się w świecie Trevora Hendersona. Jest to to dziwne miejsce, w którym po wyjściu na ulicę możesz natknąć się na tą, nie wiem, postać wielkości dużego wieżowca, która właśnie idzie po pobliskich domkach. Spokojnie, wiemy co robić. Specjalnie dla takich jak ty przygotowaliśmy 14 zasad, a raczej 14 pomysłów na przeżycie w świecie potworów Trevora Hendersona. Bo nie miałem normalniejszego pomysłu na odcinek specjalny z okazji 70 tysięcy widzów, a ten wydawał się tak głupi, że aż żal go nie zrealizować. Ale drogi pacjencie, poczekaj, odleciałem. Proszę rozsiądź się wygodnie, jeżeli jesteś nowy w naszej klinice, to proszę zostaw subskrypcję. A także kciuka w górę, ponieważ bardzo nam to pomoże. A teraz rozpocznijmy krwawą wiwisekcję, to znaczy przed tobą 14 pomysłów. Numer 1. Często śpi. Przecież kto nie chciałby znać swojej przyszłości, zwłaszcza jeżeli jesteś w tym jednym świecie, w którym wszystko idzie nie w tą stronę, w którą powinno. No właśnie, będąc w tym miejscu, musisz zdawać sobie sprawę z faktu, iż znajduje się tutaj taki pewien bardzo dobry ziomek, który nazywa się Longhorse. A jeżeli chcesz spotkać tego jegomościa, a zaręczam, że na pewno będziesz chciał to zrobić, często śpi. Otóż pojawia się on jedynie w twoim śnie, a jeżeli już go zobaczysz, to wiedz, że najbliższe dni nie będą najmilsze, zatem będziesz mógł przygotować się na szybki wpier. To znaczy, będziesz mógł przygotować zapasy na nadchodzącą katastrofę. Numer 2. Nie korzystaj z wszelkiego rodzaju środków lokomocji. Najlepiej wszędzie popierdzielaj z buta. No co, tak trudno, przynajmniej za dobrą kondycję, a jednocześnie nie narazisz się człowiekowi o odwróconej twarzy. Ale w sumie poznałem go, całkiem spoko goście. Otóż na przestrzeni ostatniego stulecia skurczysyn ten widywany był w miejscach wielu wypadków drogowych. A rzekomo nawet sam je powodował, jednak nie mówcie tego głośno, bo gościa łatwo urazić. Niestety nie kończy się to zbyt dobrze, ponieważ jeżeli obrazicie jego uczucia... O cóż, skończycie jak ta para na tym kolorowym zdjęciu. Cóż, co stało się z tymi pacjentami? Nie mówcie tego głośno, ale zdjęcie to zostało zrobione miesiąc przed ich zniknięciem. Jednak prawdopodobnie po prostu wyjechali na wakacje do Japonii i wiedzieli, że tam zostaną. Przecież kto nie lubi mieszkać pośród wysokich budynków? Jednak morał z tego taki, byś pod żadnym pozorem nie korzystał z jakiegokolwiek środku lokomocji. Zwyczajnie chodź wszędzie z buta. Spokojnie, buty to dobra rzecz, może nawet chodzić w kapciach. Nie mamy czasu. Numer 3. Nie przechodź pod latarniami miejskimi po zmroku. Drogi pacjencie, czy pamiętasz, jak przed chwilą wspomniałem, byś wszędzie chodził z buta? Najlepiej zostań w domu i śpi 24/7. Na pewno wszystko skończy się dobrze, ponieważ jeżeli po zmroku będziesz chodził tymi pustymi uliczkami położonymi na przedmieściach, na pewno nie może to skończyć się najlepiej, ponieważ narazisz się Sirenheadowi w nowej formie. Tak, spotkałeś go w drodze do naszej kliniki w chwili, gdy popierdzielając z buta, mam nadzieję, przecież nie jechałeś samochodem, co nie? Radośnie hasał sobie po polu, tylko że wtedy miał jeszcze syrenę zamiast głowy. Oczywiście pacjencie musisz wiedzieć, że on jest zmiennokształtny i równie dobrze ja mogę nim być, ale tego byś nie chciał. Wracając do podstawowej zasady numer 3, zwyczajnie trzymaj się z dala, bo ci, którzy przechodzą pod latarniami, już nigdy spod nich nie wychodzą. Zasada numer 4. Unikaj opuszczonych budynków. Opuszczone budynki w innych częściach tego wszechświata prawdopodobnie bywają normalne. Pewnie wchodzisz tam i zwyczajnie wychodzisz, jednak każdy, kto zginął w opuszczonym budynku w tym świecie, nie przeżył. Do naszej kliniki dochodzi mnóstwo wiadomości o pacjentach, którzy zapuściwszy się przykładowo do starego opuszczonego parku rozrywki, zniknęli w szczękach, to znaczy... No wiesz, nie mogę mówić wszystkiego, jednak jeden z naszych pacjentów, który trafił do naszej kliniki, odnalazł ten telefon należący do jednego z jego ziomków, którzy będąc w opuszczonym parku rozrywki właśnie natknęli się na to coś. Prawdopodobnie to zwykłe graffiti, jednak ono zniknęło. Co mogło się z nim stać? Nie, to nie zwykłe graffiti, to smile room czy coś.
O tym jego mościu jeszcze trochę wspomnimy, lecz musimy powiedzieć o jeszcze jednym, a raczej o dwóch, trzech, czterech... Cartoon Cat. Jeżeli kiedykolwiek wejdziesz do opuszczonego budynku i zobaczysz dużego, czarnego kota, który dziwnie się na ciebie patrzy, wiej, chociaż i tak ci się nie uda. Każdy z pacjentów, który spotkał tego skurczysyna, nie ukończył leczenia. A dlaczego? To, co robi ze swoimi ofiarami, jest dziwne. Zwyczajnie unikaj opuszczonych budynków i pod żadnym pozorem do nich nie wchodź. Jednak wspomniałem także o Smile Roomie, prawda? To prowadzi nas do zasady numer 5, czyli unikaj nieznajomych drzwi. Najlepiej wychodź oknem, albo spuszczaj się porynnie. Nie no, wiesz co, ostatnio jest głupie. Wiesz, zwyczajnie nie wchodź do jakiegokolwiek budynku. Wtedy będziesz najbezpieczniejszy. A w ogóle najlepiej, jak już chcesz gdzieś wejść, to żeby pomieszczenie, w którym będziesz się znajdował, nie miało ani okien, ani drzwi. I najlepiej też ścian, ani sufitu. Jednak wracając do drzwi, jeżeli znajdziesz się obok ściany, która teraz nie ma drzwi, ale kiedy mrugniesz oczami nagle je ma, lepiej się odsuń i nie otwieraj drzwi, bo inaczej już nigdy nie otworzysz ich ponownie. Zasada numer 6. Nie zostawaj w centrach handlowych po godzinie zamknięcia. O tym przekonałem się na własnej skórze, a raczej... Słyszałeś kiedyś o Mondarze? To... Znaczy, ja o nim nie słyszałem, ale jest o nim pewna zasada. O niej wspomnę później. Rzekomo gość wybrał się do jakiegoś supermarketu. Gość wybrał się do centrum handlowego i został w Castoramie po godzinie zamknięcia. Wtedy spotkał tego dziwnego typa, który chciał wlepić mu wejściówki na parking po 5 zł. I wiesz co, ten typ jest bardzo niebezpieczny. Następnie Mondar uciekł z Castoramy i wszedł do... nieskończonego Tesco, aby nie wejść do niekończącej się Ikei, bo był taki pewien jegomość, który kiedyś tam wszedł i już nie wyszedł. No, tak samo było z Mondarem, bo kiedy wszedł do Tesco, już tego Tesco nie opuścił, ponieważ w chwili, gdy wszedł za regały, spotkał tego samego typu od biletów. Nie wchodź pod żadnym pozorem do centrów handlowych po godzinie zamknięcia, najlepiej w ogóle nic nie kupuj, ponieważ natrafisz na tego nieznośnego typka i stracisz piątaka na bilet, na samochód, na parkingu. Potrzebujemy przerwy. Panowie, reklama. Nie wiedziałem, że to przeżyję. Dobra. Zasada numer 7. Nie ściągaj podejrzanych plików na komputer. Najlepiej w ogóle z niego nie korzystaj. Wiesz, komputer to jest ta dziwna rzecz, przez którą młodzi zamiast siedzieć na dworze i wygrzewać się w słońcu, siedzą i wygrzewają się w świetle monitora. Do czego to doszło, ta dzisiejsza młodzież? Za moich czasów nikt nie korzystał z komputera. Otóż jeden z naszych pacjentów poinformował nas mailowo, iż swego czasu, w trakcie korzystania z urządzenia zwanego komputerem, nagle znalazł plik PNG, który prędko pobrał i wyobraź sobie, że nikt już o nim nie słyszał. W tymże mailu właśnie mieliśmy link do transmisji na żywo, w której widzieliśmy właśnie jego. I jakiś typ w koronie wyszedł z komputera i go wciągnął. Chłop nazywa się Fetid King i rzekomo żyje w twoim komputerze, więc jeżeli z niego korzystasz, to go zostaw. Wtedy pożyjesz dłużej. W ogóle po co komu komputer? Zasada numer 8. Nie jeździ samochodem po wiejskich drogach nocą. Maniek, kto pisał te zasady? Przecież wcześniej mówiłem, żebyś nie jeździł samochodem. Wiesz co, w ogóle najlepiej nie chodź po wiejskich drogach nocą, okej? Jeden z naszych pacjentów poinformował nasz wydział, iż w trakcie pobytu na wsi, po zmroku, zauważył dziwnego, wielkiego, gołego typa, który gonił jego samochód. Inni pacjenci zaś informowali, iż spotkali go na grzybach w lesie. Najlepiej unikaj lasów, unikaj tych wszystkich zalesionych miejsc i siedź na ławce pod sklepem. Jednak jeżeli zajmiesz już tam miejsce, pamiętaj, iż gdy pójdziesz do sklepu, nie noś drobnych i płać tylko banknotami. Najlepiej w ogóle nie chodź do sklepu, bowiem co niektórzy pacjenci informowali o gościu imieniem Nurpo, czy też Narpo, który, aż strach pomyśleć, zbiera wasze monety, które wpadną pomiędzy, wiecie, dziurki w fotelu czy tam w kanapie. Nie noś drobnych, bo stracisz. No i widzisz, to ten właśnie moment. Siadasz na kanapie z dychą, a wstajesz z piątakiem. Zasada numer 10. Nie wchodź do tuneli. Tunele to dziwne, ciemne miejsca, szczególnie w naszym świecie. I wiecie co?
Wbrew pozorom są zamieszkane przez ogromną postać zwaną Bridgewormem i pod żadnym pozorem do niej nie podchodź, mimo faktu, iż wygląda jakby chciał cię właśnie przytulić. Nie, nie chcę, tylko maska i zaraz by cię zjadł. Tak to jest w naszym świecie, lepiej unikaj takich miejsc i pod żadnym pozorem nawet do nich nie podchodź. Zasada numer 11. Kiedy usłyszysz syreny, lepiej nie mów, czemu są takie głośne. Jeden z naszych pacjentów, niejaki Edgar, pewnego dnia, wychodząc ze sklepu o 2 w nocy, usłyszał syreny i nagle powiedział: "Morda, co to takie głośne?" I nagle w oddali syreny ucichły i usłyszał swój głos na bardzo mocnym rewerbie mówiący: "Cholera, co to takie głośne?" Nagle Edek powiedział: "Ej, kto mnie przedrzeźnia?" A wtedy tamten głos powiedział: "Edek, kto mnie przedrzeźnia?" I wówczas ukazał się on. Sirenhead, tyle że z syreną w miejscu głowy. Tak jak spotkałeś go dzisiaj. To, co stało się z Edkiem, wie tylko Edek. A skąd dowiedzieliśmy się o tym, że Edek zniknął? O tym wie tylko klinika, nie wolno mi o tym mówić. Nie jestem do tego upoważniony. Zasada numer 12, ściśle trzymaj się zasady numer 11. Nie, pod żadnym pozorem nie puszczaj jej i trzymaj się jej cały czas, tak jak i pozostałej 11. I to bardzo mocno. Zasada numer 13. Nie pytaj, dlaczego zasada numer 12 jest taka głupia. Zwyczajnie nie możemy o tym rozmawiać. Zasada numer 13 jest święta i nie wolno się jej łamać. A teraz na sam koniec zasada numer 14. Uważaj na Mondara. Co do tego nie jestem aż tak do końca pewien, gdyż nie mamy żadnych akt, które mogłyby potwierdzić tezę, aby uważać na tego osobnika. Niestety każdy, kto go spotkał... nam o tym nie powiedział. Nie mamy żadnych akt, żadnych poszlak, żadnych wskazówek. Niestety, ja go nie znam, ale spokojnie, znam gościa, który poszedł na pobliską stację benzynową po chipsy, a Mondar stał przy kasie i kiedy ten był w kolejce. No i wyobraźcie sobie, że Mondar był niemiły. Jakieś głupoty wygadywał do kasjerki. No, ja nic nie wiem, ale no uważajcie. Dobrze, pacjenci, teraz powinniśmy to jakkolwiek podsumować. Po prostu siedź i nie rób wszystkiego, co robiłeś w swoim świecie. Spokojnie przyzwyczaisz się, przynajmniej do momentu, kiedy dziwny stwór zza szafy cię nie zje, albo póki typ nie wyjdzie ze ściany czy coś. Zwyczajnie trzymaj się, jesteśmy w kontakcie, w razie czego dzwoń. Wszystko będzie w porządku, jak najbardziej. Jakieś pytania? No tak, wiem, że masz pytania, ale mordo, ja skończyłem zmianę 15 minut temu, ja tylko chciałem z tobą pogadać, także... No wiesz, nie płacą mi za nadgodziny. Trzymaj się, wszystkiego dobrego i nie jeździ samochodem. Cześć. No i drodzy, to był jeden z dziwniejszych filmów, jaki kiedykolwiek zrobiłem, lecz mam nadzieję, że wam się spodoba. Świetnie się bawiłem w trakcie tworzenia go i mam nadzieję, że wy równie dobrze bawiliście się w trakcie jego oglądania. Z całego serca dziękuję wam za ponad 70 tysięcy widzów na tym kanale. Jesteście... cudowni, uwielbiam was. Dziękuję za każdego fanarta, za każdy zostawiony komentarz, każdą wiadomość do mnie, każdą subskrypcję, każdego kciuka w górę pod dowolnym filmem oraz chociaż garstkę krytyki. Bardzo wszystkim dziękuję za to, że jesteście. Bez was by mnie tu nie było. Naprawdę chciałbym wam podziękować jakoś bardziej, jednak cały czas nie dochodzi do mnie, jak wiele osób to jest, no dużo ludzi po prostu, chyba... Tak, opiszę to w najlepszy sposób. Jeszcze raz bardzo dziękuję, mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał, a jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach spostrzeżenia na jego temat. No cóż, resztę znacie, nie będę wam teraz tego mówił już w tym materiale, jeszcze raz bardzo wam wszystkim dziękuję za to wszystko. Lecimy po 80 tysięcy do końca wakacji, będzie to ciężkie zadanie, jednak mam nadzieję, że nam się uda. No i co, do usłyszenia wkrótce, mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest... Zawsze nic nie mam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.